Cześć, dzisiaj witam Was w ten piękny dzień. Nie piękny pogodowo, ale piękny znaczeniem, dlatego że dzisiaj mam 23 urodziny i bardzo się cieszę. Będę dzisiaj świętować z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Wszystko zobaczycie w takim małym skrócie. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj coś nagrywać. No i pokażę Wam, jakie prezenty już dzisiaj dostałam, bo myślę, że to jest taki fajny aspekt urodzin, który wszystkich zawsze interesuje. Także pokażę Wam, po pierwsze, dostałam cudowny portfel. Zobaczcie, jest przepiękny. Zaraz Wam pokażę w środku, jak wygląda, ile mi się uda jedną ręką, bo wiecie, że to zawsze jest problem. Tak wygląda w środku, jest naprawdę przepiękny, bardzo ładnie wykonany. Zresztą to jest naprawdę porządna firma i ma porządne rzeczy, także super. I ma przepiękny kolor, taki wakacyjny. Także bardzo się cieszę z tego prezentu, dlatego że potrzebowałam portfel, a ten jest po prostu przepiękny i lepiej bym sama nie wybrała. Kolejny prezent od mojej Ewelinki z Bath and Body Works. To było tak pięknie zapakowane, tutaj jest nawet jeszcze wstążeczka. Dostałam kosmetyki i powiem Wam, że zrobiła mi ogromny prezent, ogromną niespodziankę samym przyjazdem swoim o godzinie 21, po 20 chyba pierwszej. No i złożyła mi życzenia, dała mi prezent i naprawdę fajnie sobie posiedziałyśmy, pogadałyśmy jeszcze tak z 2 godziny. Pojechała do domu, także naprawdę super. Od samego wieczora już miałam niespodzianki. Także dzisiejszy dzień na pewno będzie wyjątkowy. Bardzo się na niego cieszę, naprawdę uwielbiam urodziny, uwielbiam niespodzianki i uwielbiam ten czas raz jedyny w roku, kiedy jest ten mój dzień. Szkoda tylko, że nie ma słońca, ale trudno, nie przejmujemy się tym, jest zachmurzone, przynajmniej nie pada. Jeszcze dziś przyszła do mnie przesyłka i mam sukienkę na sobie z Shein. Nie wiem, czy ją widać tak, czy nie. Pokażę Wam jeszcze ją później, jak wyjdziemy gdzieś, to poproszę najwyżej Pawła, żeby pokazał, dlatego że jest tak ciemno w mieszkaniu, że mogę stać tylko przy oknie i cokolwiek widać, a jak odchodzę gdziekolwiek głębiej, to pojawiają się szumy i jest bardzo niewyraźny obraz. Druga sukienka wygląda tak i ona jest delikatnie za szeroka i za długa, mimo że jest to XS, ale i tak jest bardzo ładnie wykonana, tu ma taki haft, także też ją Wam polecam i ona kosztowała również $18 i linki oczywiście Wam zostawię na dole, także śmiesznie, bo przyszło mi to akurat na urodziny, więc sukienkę sobie od razu wykorzystam i przynajmniej nie mam problemu w co się ubrać, także... Jeszcze Wam tu pokażę moje ciasto takie à la tort urodzinowy. To jest tarta z serkiem mascarpone i z owocami. Moja mama robiła dla mnie wczoraj. Już się nie mogę doczekać, aż będziemy jeść, bo na pewno będzie pyszne. Także pewnie później zobaczycie, jak będziemy wszyscy jeść razem to przepyszne ciasto, ale jak na nie patrzę, to już nie mogę się powstrzymać. Chowam do lodówki z powrotem. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving. oblać, idziemy się napić. Za moje 100-letnie życie. Wróciłam do domu i chcę wam pokazać jeszcze prezenty, jakie dostałam. Bransoletkę z Yes. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda. Jest przepiękna, przecudowna. Dostałam jeszcze, już szukam. Tutaj jest jakiś alkohol i kosmetyczka z Victoria's Secret. Jest przecudowna. Pokażę wam, jak wygląda w środku. A mówię tak cicho, bo rodzice już śpią i nie chcę ich budzić, więc staram się jak najciszej zachowywać. Jest już późno. Wygląda tak i można ją oczywiście sobie powiesić. Ma fajne przygródki, w których wszystko będę widziała, bo są przezroczyste. I bardzo, bardzo mi się przyda i bardzo mi się podoba, także super prezent. Tu mam alkohol. Co jeszcze mam? A od Pawła widzieliście, co dostałam. Tutaj jest oczywiście kartka z przepięknymi życzeniami, które napisał sam, ale wam nie pokażę, bo to tajemnica prywatna. I dostałam przepiękną piżamę, po prostu, w której jestem zakochana. To jest piżama z Hibu. Chyba tak tą firmę się czyta, tak mi się wydaje. Wiem, że teraz nie będzie za bardzo widać, ale chcę już skończyć tego vloga, a niestety już światło mam tutaj słabe. Takie jasne spodenki, jasno-różowe z kokardką i ciemno-szara, chyba to nie, to jest jasno-szary kolor t-shirtu z tyłu z takim dużym wycięciem na plecach. Przymierzałam, to jest rozmiar S, jest idealny, więc naprawdę Paweł się spisał na medal z tym prezentem. Trafił w 100% w mój gust. Także prezenty się udały w 100%. Ja już idę się kąpać i żegnam się z wami. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał urodzinowy. Jeśli tak, to łapka w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki!